Opowiadajcie, co tu się wydarzyło. Dlaczego Kubę podrzucaliście? To było 10 punktów. Ja zmęczyłam się. A przez 9 albo 8. Ja 9, na maksa, ale wygrałam, jestem zadowolona i on się opłacało bardzo. Było fajnie, był tu. Fajnie. Był 1 na 1. Były 3 na 3. Był basen. Z lewej nogi. Na dworze. Był basen i jeszcze mieliśmy... graliśmy sobie w siatkówkę na basenie. A która drużyna dzisiaj wygrała turniej? No, czwarta. Czwarta i trzecia. I kto był w tej drużynie? Łaska, Max i Bruno. To jest poranna grupa, która wygrała. A Łaska, Taras, Łaska, Skrzek i Taras. Łaska grali przed chwilą. Witam, dzień dobry. W dzisiejszym programie Wojtek Szczęsny, słynny bramkarz Juventusu Turyn. Mam do ciebie kilka pytań, które ci właśnie teraz zadam. Jaki jest twój ulubiony klub i dlaczego? Real Madryt po słynnej bramce Cristiano Ronaldo przeszłem kibicować Realowi i też dlatego mój brat kibicuje Realowi i zaczynam też się uwzględniać w okolice Realu. No i to tyle. Następne pytanie będzie, jaki jest twój ulubiony piłkarz? Ulubiony piłkarz Cristiano Ronaldo za to, że strzelił słynną bramkę, która świeci się w internecie z przewrotki po dośrodkowaniu Buffonowi strzelił w własną siatkę i tyle. Jak oceniasz swoje wrażenia obozowe w talencie? Fajnie jest. Na początku stres był, ale fajnie jest i ogólnie cieszę się, ale mam kontuzję. Właśnie, jeżeli już mówimy o kontuzjach, jak jest twoja wytrzymałość na tym? No, jesteś zmęczony, może jakieś urazy wylegają dokładnie, możesz rozwinąć swój uraz? Nie, dzisiaj mieliśmy tylko 3 godziny treninga, mieliśmy mieć 2-godzinny, ten trochę przedłużył, bo chciał nam wyciskać trochę z sił i zobaczyć, czy jesteśmy wytrzymali i ten. I później mieliśmy drugi trening po południu. Bardzo dziękuję Wojtku tobie za ten świetny wywiad. Ja jestem bardzo szczęśliwy i chciałbym bardzo podziękować za dzisiejszy wywiad. Cześć, witajcie na kanale Talent Warszawa TV. Dzisiaj jest ze mną Kamil, bramkarz. I będzie odpowiadał na pytania. Pierwsze pytanie, jak ci się podoba ten ośrodek? Jest bardzo fajny, basen jest dobry. Mógłby być lepszy, ale jest dobry. Zjeżdżalnie są zamknięte, bo niestety starsi nasi koledzy z talentu wzięli zjechać w 10 i zrobili przeciek. Śniadania, kolacje i obiady są dobre, treningi na boiskach są bardzo dobre, boiska są fantastyczne. Nie wiem, co dalej powiedzieć. To może ty, Janek, zaczniesz dalej wdrożyć temat. Murawa na boiskach bardzo fajna. Jest w porządku. Jakie cechy powinien mieć bramkarz i jakie ty masz? Bramkarz powinien mieć cechy dobre łapanie piłki, chwyt piłki, wystawianie się do pozycji, komunikacja, wyjście do piłki, to mówiłam, chwyt dolny, chwyt półgórny i górny, blok. Mały, blok duży. I co jeszcze mogę powiedzieć? Dobrze bronić po prostu. Musi dobrze bronić. Nie wiem, co mam powiedzieć. No dobra, przechodzimy do ostatniego pytania. Kamil, jaki jest twój ulubiony bramkarz? Mój ulubiony bramkarz to Łukasz Pomiński. To była dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo, dobranoc.